Hej, siemanko, z tej strony Lukas, witam was w kolejnym odcinku Half-Life 2. Ostatnio troszkę żeśmy sobie pobłądzili w Rivenholu, ale już teraz chyba jesteśmy na dobrej drodze, tak więc możemy sobie cisnąć. O Jezus, nie tak miało być, dobra. Co tam jest? What the fuck? O shit. Skąd to się tyle wzięło, masakra. No, ładuj mi. O, mi tu jest trochę szkoda naboi, ale dobra. Okej. Coś czuję, że nie będzie lekko. Czyżby to jakiś cmentarz był? Wszystko na to wskazuje, wam powiem. O kurde. What the hell? Tu jest piła, dobra, to jest dobry znak, tylko muszę sobie szybko załączyć tą moją inną broń, ona chyba na G była, dobra. O kurde, to nie tak miało być, fuck. Dobra, jest piła jeszcze jedna. Dokładnie, to jest najlepsza broń, jaką kiedykolwiek widziałem. Pyk, elegancko, dobrze. O kurde, weź go zabij, ej. Dobra. Tak, ja idę z piłą, a ty weź najlepiej tamto, bo będziemy tworzyli nawet całkiem niezły duet. Okej, gdzie teraz mam iść? Jeszcze jest jeden, czy nie, tu kolejna ekipa jest, tak? Skąd oni się w ogóle biorą, masakra. Gdzie jest moja piła? Chyba piła była, nie? Czy nie? No patrzcie, gdzieś mi wjebało moją piłę, kurde. To jest całkiem niezłe. O, elegancko do... O, fuck! Strzelił w piłę mi to od razu. Powiem, trochę zeszło. Ale nic, dobra, damy radę. Ładnego mamy grilla, wam powiem teraz. Dobra. Dobra, follow me, ale gdzie ty jesteś, ej, ziomek? Follow me. Dobra, idę. Chyba tędy musimy iść. What the fuck? Tu jest rzeźnia normalnie. Kuźwa, nie, może nie, może nie. Ja bym proponował stąd zdupieć jak najszybciej. Tylko jeszcze nie wiem jak stąd wyjść, cholera jasna, no. Raczej nie można iść. Kurde. Dobra. Co ty
Mazowie, tu jest jakaś lina. Gdzie ona jest? Tu i tu. To się pewnie jakoś podnosi, tylko trzeba jeszcze zobaczyć jak. A, tu jest taka wajcha, dobra. No to nic, ciśniemy. Ja bym wolał już tam jak najszybciej wyjść. Ale dobra. Tu ciśniemy sobie. Chcesz tutaj? Chyba tak. Idziesz ze mną, czy nie? No nic, to chyba nie idziesz ze mną, dobra. Tak, musimy sobie radzić sami, niestety. Dokładnie, mamy loading. Mam nadzieję, że już żeśmy wyszli z tego dziwnego miasta. Aczkolwiek... Pewnie te beczki tutaj bez powodu nie stoją. Chyba mi nie pozostaje nic innego, jak wziąć i tam wskoczyć. Albo nie tak. Czysto technicznie. Wrzućmy tam jedną beczkę, tak czysto technicznie, bo to też jest. Chyba nic, dobra. Chyba nic, spróbujemy. O, shit. Chyba nie o to chodziło, wam powiem. Chodzi po mnie jakiegoś gówna. No niestety, dobra, chyba tutaj, tędy. I co teraz? Jak teraz? Teraz tu? O, fuck. Ach, jeszcze raz, dobra, ale przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść, także nie jest najgorzej. Tu idziemy. Teraz tu. Dobra. Świetnie. Teraz tak. Gdzie teraz to było? Chyba tutaj na to mieliśmy spojrzeć. Okej. Teraz tu. Oh fucking hell. Nie tak, jeszcze nie tak. Tu musimy chyba tu wskoczyć. Oh fuck, nie. Pitaka. O, fucking. Dobra. Tych tu mamy z głowy, a tutaj gdzieś było. O, shit, tu jest jeszcze trzy dupy. Okej, dobra, musimy z tym pieprzać. Oj, chyba wpadłem. Gdzie ja jestem w ogóle? Aha, w jakiejś wodzie, what the fuck. Ogólnie miałem tutaj mały problem z ekranem, także musiałem troszkę, że tak powiem, się napocić, żeby mi to znowu zaczęło działać, ale już jest teraz wszystko okej. Tak więc chyba jesteśmy na dobrej drodze, by móc iść dalej. Okej, tu gdzieś musimy chyba sobie przejść. Dokładnie, tak. Tylko że jest jeden mały problem, że ja tu kurde nie mam życia. I to mnie troszkę boli, że tak powiem, ale dobra, może jakoś damy radę. Tu jest jakieś śmigło.
I co, i pojechało? Nie wiem, czy ja czasem nie miałem tego wsiąść, no ale dobra. A, taki sposób. Elegancko, dobra. Świetnie, już mi się podobał. Tylko czy tu jest jakieś życie? Mięsko na kebab się robi, świetnie, świetnie, z zębiaków. Ciśniemy dalej. Najlepiej jakby jeszcze jakieś apteczki były, najlepiej z dwie, to by było już super. Dobra, świetnie. Wow! Teraz bym siebie sprzątnął. Chwila, tu jeszcze idzie dwóch. A, zdążę spokojnie, dobra, elegancko. To nic, lecimy dalej. Jest światełko w tunelu. Czyżbyśmy już wyszli z tego ciemnego i złośliwego Livenholme? Ja już tam szczerze powiem wam, nie chcę wracać. Naprawdę nie było tam zbytnio przyjemnie. Aczkolwiek ci, którzy lubią jakieś takie zwiaki straszne, potworne, no to czemu nie? Kurde, mam tylko 19 życia, to nie jest za dobre. Ale dobra, może jakoś damy radę, to jeszcze nic nie widzę. O, shit. Okej. Czy tu są jakieś apteczki? Zobaczmy. Nie, tylko naboje nam za bardzo nie są potrzebne. Ale czy ja tu mogę wejść? Teraz już chyba za bardzo nie, aczkolwiek... Nie, raczej nie jest tam coś, czy mi się tylko wydaje, tam coś jest, ja tam coś widziałem. Nie, tak chyba tego nie sięgniemy, fuck. Coś było, ja tu coś widziałem. O, właśnie, co tu jest? Jakiś pistolecik, którego chyba nie mogę wziąć, bo tylko mam, tak? No i dobra, czyli tak, bierzemy strzelbę. Kurde, nie ma tu żadnego życia, serio. Tu coś jest, o, dobra, świetnie. Już trochę lepiej. Tędy chyba nie przejdziemy, tak więc musimy iść sobie w drugą stronę. No to nic, ciśniemy. O, jakiś tu zombie chyba leci. Ach, nie tak, nie tak, nie tak. Świetnie. Może ten, nie, tędy nie przejdziemy, musielibyśmy iść tędy, dobra, chwila. Musimy się tu wrócić. Myślałem, że tu jest kolejny zombiak, ale chyba nie. Co to tu jest? Patrzcie. Jakiś snajper. Tylko skanowali. Dobra, spróbujemy tutaj przebiegnąć szybciutko. Chwila, tu może być apteczka jeszcze. Nie. Tu nie ma apteczki. A, ten snajper tu stąd wali. Dobra, chwila. Ale tutaj nic mu nie zrobimy za bardzo. Tu jest snajper, moi kochani. Jeszcze zobaczymy, czy tam podziała granat. Grenades. Kurwa, nie trafiłem. Fuck. No fatalnie, tego się nie spodziewałem. Jeszcze raz. Dobra, zobaczmy teraz. Elegancko, dobra, tego mamy z głowy, snajperka.
Szkoda, że jakieś życie po nich nie zostaje. Fuck. Co my tu mamy dalej? Chwila. Wow, tam jest kolejny snajper, już go widziałem, dobra. On chyba mnie też już zauważył. Dobra, ciśniemy tu szybciutko. Ale sprintem miało być. Co teraz? Jak teraz to obejść, kurczę? Dobra, nic, lecimy sprintem, zobaczmy. Wow, 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 wow. Przejdziemy. Tu nas chyba nie trafi tak szybko. O, tu coś jest. Fuck, trafił nas, shit. Szybko, szybko, leć, leć. Dobra. Tu nas chyba nie widzi. Holy shit. Aha, tu jesteś, dobra. No tak, jeszcze raz grenades. Kurwa, znów nie trafiłem. Dobra, teraz będzie chyba dobrze. Elegancko. To sobie rozwalimy, zobaczmy co tu jest. Granaty, dobra, granaty są dobrą sprawą, także to akurat nam się przyda. No i cóż, nic, idziemy dalej. Co my tu mamy? Zobaczmy. Jest, są apteczki, świetnie. O kurde, to są ci. Wow, ale mi przydupił. Tam jest drugi. Co za chodź, zobaczcie. Dobra, drugiego mamy z głowy, chyba wszyscy. Ja tu ogólnie chyba już kurde sprawy trochę wyszedłem, tak nie grałem właśnie w Half Life, ale trochę na przerwę. No i cóż, kurde, musimy się tak powiem wpasować w to. Czy tu coś mamy ciekawego? Zobaczcie, jest, jest, są musiki dla nas. Także świetnie. Co, do góry znaczy się ma iść? Czy też nie tak? Chyba do góry. Gdzie teraz? What the fuck? Są apteczki. No to chuj, no. Szybko, ładuj to, przepanuj to. Nie tak, co za szybko. O, pierdziele. Pitaj, pitaj, pitaka. Ale się teraz tu wdupiłem, ja pierdzielę. No. Nie grzyje celność, wam powiem. Czemu ja go nie mogę trafić? Fucking hell. Dobra. Tych mamy z głowy, aczkolwiek kurde. Dość dużo życia mi ubyło. Fuck. Następni. Albo i nie, nie wiem. Kurde, dlatego to by się zawsze... No dobra. Dobra, ale tam jest tam spoko, tam zaraz wejdziemy. Nie ma tu jeszcze jakichś arteczek albo czegoś. Żebyśmy się mogli tak doładować, że tak powiem. Czego tu mamy więcej? Strzelba 6, to może nie. Tego mam 36, więc chyba z tym sobie będziemy chodzić. Chyba, żeby puścić wozę fantazji. Wziąć tą beczkę i ją tu gdzieś rzucić, ale jak mnie nie strzelą, to będą dupie, tak, nie? No właśnie, dobra. To może nie był zbytnio dobry pomysł.
te naboje mi się już skończyły? Świetnie. Tu mamy coś nowego, dobra. Chwila, albo weźmy jeszcze raz to. Granatników też. Aha, tu nie ma, dobra. Aha, to są nasi chyba, dobra, kurde. To są chyba nasi, dokładnie, jak tu nich ładuję, ja pierdzielę. Kogoś nam tu chyba sprzątli. To niedobrze. Dobra, może dasz radę. Są tu jeszcze chwileczkę albo jakieś inne rzeczy. Zobaczmy, co tu jest u góry. Nie, to chyba nic nie ma już. No cóż, dobra. Gdzie teraz mamy iść? Gdzie teraz? Tutaj z tobą mam iść? Czy on powiedział follow me, czy mi się tylko wydawało? Ale chyba tak. It's Leon. We're all clear. Ja nie mam kurde żadnych multi, to mnie najbardziej teraz denerwuje. Dr. Freeman, you're kidding. O, jakieś zdziwienie. I've been on the line with Alex. Tak jest, to ja jestem Dr. Freeman. Over here, Dr. Freeman. Dobra. He's indispensable to the liberation. Ale ty masz duże oczy, jak zęby. O Jezu. Dobra, tu sobie wszystko pozbieramy, co tylko można. Chyba za dużo nie było, wam powiem. Tutaj kolejny ziomak jakiś taki schorowany jest. No niestety wojna to nie jest łatwa rzecz, także wiecie. O, to chyba ta nasza laska jest. Oj, porwali jej taty. Tak więc chyba będziemy musieli go uratować. No ale wiecie, dla mnie to ja mogę się poświęcić, bo kurczę. Ona wcale nie była taka zła, także damy radę. Ziomek, nie radź się, damy radę, no co ty. O, fajnie, patrzcie, mogę tutaj sobie podnieść. Narco, bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving it. Dobra, ciśnijmy, może odlecie, ciśnijmy. Okay, Alex, we're all set. Ale ty brzydki bye, jesteś. Okay, doc. Before you hit the road, you might want to grab some medkits. Dobra, jestem zwarty i gotowy. Mogę iść, mogę walczyć. Tylko powiedz mi, gdzie mam iść. Stay with the car. Tu mam zawsze nabrywa. Świetnie. Tutaj też, także chyba damy radę. Jest wczytywanie, także jesteśmy chyba na dobrej drodze. I zobaczmy, gdzie nas gra postawi. Autostrada 17, okej, dobra. To nic, na tym sobie ten odcinek zakończymy. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam was na kolejne odcinki z cyklu Half-Life 2. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejose!